O no, będę musiał spróbować. Nie wiem, czy chcę. Okej? Okay. Ale tutaj jest porozwalane wszystko. Szok. Opowiem wam, że po tym kraju nie wiem, czy jakikolwiek jeszcze go przebije. Powiem wam tak, czy się czuję bezpiecznie. Z jednej mojej strony idzie żołnierz z karabinem, z drugiej strony ochroniarz, który ma za spodniami schowany pistolet i dodatkowo przewodnik. No ale wiecie jak jest, wiecie w jakim kraju jestem. Kury do sprzedania. Mówi, że dzisiaj bardzo tanio, że możemy kupować, to nie ma problemu. Chociażby mówię, że teraz jest dużo więcej ludzi, dużo więcej się dzieje niż byłem rano, także fajnie to też tak zobaczyć. Właśnie jakie zęby ma ta ryba, no niesamowite po prostu. Dzieci uczą się Koranu. Patrzcie, gdzie tu burdel jest. Ale tu dzieci mają przerąbane. Stara katedra właśnie, ale patrzcie jak wygląda. Siemanko, witam was w czwartym odcinku z Somalii. Na kanale Podróży Wojownika. Jeśli nie widziałeś jeszcze wcześniejszych dwóch, serdecznie polecam sprawdzić, bo są naprawdę bardzo dobre. Jestem tu trzeci dzień, nagrałem 4 odcinki. Chcę wam pokazać, jak dokładnie wygląda Somalia. A powiem wam tak, jest bardzo, bardzo mocno. W takim kraju nigdy nie byłem wcześniej. I aż ciężko coś powiedzieć. No dobra, chodzimy po ulicach tutaj starego miasta jeszcze. Chodźcie, jakieś mi. Jest? Yeah, like street food, yes? Which way we going, left? Right. No. Chodzimy tutaj tymi ulicami. Powiem wam tak, czy się czuję bezpiecznie? Z jednej mojej strony idzie żołnierz z karabinem, z drugiej strony ochroniarz, który ma za spodniami schowany pistolet. I dodatkowo przewodnik. No ale wiecie jak jest, wiecie w jakim kraju jestem. Mimo tego, że może czuję się ok tutaj, to nigdy nie wiadomo, co się stanie. Jednak jestem tutaj inny, każdy zwraca na mnie uwagę. Każdy mnie widzi od razu. Także jest jak jest. Down? Straight? A, over there. Okay. Hello, salam aleikum. Ale tutaj jest porozwalane wszystko. Szok. No powiem wam, że po tym kraju nie wiem, czy jakikolwiek jeszcze go przebije pod względem tego, co tutaj zobaczę. Powiem wam tak, to co zobaczyłem tutaj, jestem w takim szoku. Nie widziałem takiego miejsca jeszcze wcześniej. Totalnie nie widziałem. Większość ludzi miło, bo oczywiście się uśmiechali. Ale wiecie, byłem z żołnierzem, byłem z ochroniarzem i tak dalej. Nie wiadomo co, bo jakbym szedł sam. Zresztą raczej nie zdecydowałbym się tutaj nawet wybrać samemu. No bo jednak jestem tu inny. Ja co robić? Czekajcie, Wantura akurat gościu nam zajął drogę. Wiecie jak to jest, ja też poczytałem trochę o tym, do czego tu dochodziło, na przykład wiecie, ktoś szedł z ochroną i tak dalej, a i tak był atakowany na przykład. Bo zawsze się znajdzie jakiś wariat, który wiecie, coś będzie próbował. W moim przypadku było wszystko dobrze, także petarda, ale no naprawdę zapamiętam to na długo, bardzo na długo, to co tutaj zobaczyłem. Ogarnę się już do wyjścia, idziemy na obiad. Parę przemyśleń takich. Pomyślcie to. Wiadomo, no z jednej strony czuję się tutaj w miarę
bezpieczna, że tak mogę powiedzieć, bo już trochę widziałem takich miejsc różnych na świecie. No ale z drugiej strony, jeśli musicie mieć cały czas ze sobą ochronę, z bronią, jeśli pojedziemy do Starego Miasta i musieli specjalnie jeszcze żołnierza wynająć z karabinem, żeby był ze mną, coś jest na rzeczy. Coś jest na rzeczy i nie można tego, wiecie, jakoś tak olewać po prostu, bo opowiem tak, nie mogę za bardzo się poczuć pewnie. Tak chyba to będzie najlepiej powiedziane. Zdecydowanie, na pewno jest już lepiej, ze względu na to, że to już nie jest taka pełna ochrona, jak oglądałem wcześniej blogi, że cały czas czterech żołnierzy wszędzie z wami, z karabinami i tak dalej, jesteście po prostu obstawieni, oni wszędzie samochodem przed wami jeździli, tak, chociaż jeszcze jedna sprawa taka, że może tak być, tylko akurat może moja agencja tak nie ma. Bo może mi się wydawało, że ja płacę $400 dziennie, że dla nich to dużo, dla mnie tak okej w miarę. Może inni biorą dużo więcej i zapewniają właśnie inną ochronę, śpią w zielonej strefie, bo to Green Zone jednak istnieje cały czas. Mój przewodnik mówił, że nie, a jednak tak, bo ktoś tam jest. Także to cały czas jest. A ja po prostu mieszkam w mieście. Wiecie, mam w mieście, mam za sobą dwóch małolatów z bronią, którzy są moją ochroną, jedziemy normalnie tuk-tukami, wszystko i tak dalej. Dla mnie spoko, bo mogę zobaczyć prawdziwe lokalne życie. Ja powiedziałem przewodnikowi, że chcę zobaczyć prawdziwe lokalne życie, chcę zobaczyć, jak wygląda Mogadiszu. Nie od takiej strony, że po prostu, wiecie, tylko idziemy tam, gdzie mogę, wszędzie ochronę i tak dalej, tylko idziemy właśnie do Starego Miasta, idziemy w różne miejsca takie, żeby zobaczyć prawdziwe życie. No i dzisiaj zobaczyłem, a jeszcze dobre jest to, że dałem im niezłą misję, że później wracamy tam znowu, bo nie kupiłem magnesów, bo był zamknięty sklep, a muszę mamie przywieźć magnes i tacie. Tak jak im obiecałem, że z każdego kraju będą dostawali magnes i bratu, i powiem wam szczerze, że z Somalii to samo chyba nawet kupię dla siebie też. A może kupię dla widzów też i może zrobię jakieś rozdanie. Bo jednak to jest ciekawe miejsce. To jest miejsce, którego nie odwiedzają ludzie i fajna taka pamiątka. Będziemy teraz zjeść obiadek, ale dzisiaj akurat trochę inne, bo po prostu na spaghetti byliśmy. No i pierwsze co się wsiada do samochodu właśnie, to mi od razu chłopaki upominają, że zamknąć drzwi. Wiecie, tak, pstryczek. No, gdzie teraz jedziemy, to w sumie nawet nie wiem, szczerze mówiąc. Wiem, że na pewno jeszcze będziemy wracać do Starego Miasta, załatwić magnes, bo mi obiecali. Wiecie, no nie wiem, czy później kupię na lotnisku. Także wolę tu, a tak szczerze, jak będziecie tu przyjeżdżali, to myślę, że takie dwa dni, dwie noce to wystarczają, żeby wam tutaj wszystko pokazać w okolicy. Bo tak naprawdę już dzisiaj nie mieli pomysłu, co ze mną robić. Ale to jest dobrze, bo pokazali mi w sumie nie na razie najlepsze miejsce, które chciałem zobaczyć, to Stare Miasto. Tam to jest prawdziwe życie, po prostu takie, jak tu, jak chciałem tu zobaczyć. Bo wiadomo, wcześniej mnie zabierali do tej biznesowej dzielnicy, żeby pokazać taką reprezentacyjną stronę, ale to nie było takie prawdziwe coś, co chciałem zobaczyć. Dopiero dzisiaj to zobaczyłem. Idziemy po magnesy, jak mi obiecali. Właśnie przyszedł mnie odebrać żołnierz, tutaj czekał za mnie na mieście. No i maszeruje ze mną. Nie mogę wam go niestety pokazać, bo takie są zasady, że nie można i koniec. Ale bardzo sympatyczny pan, z karabinem. Z godziny na godzinę coraz więcej się tu dzieje, coraz więcej ludzi. Yes. The red bean is red bean. Sorry, mixed. Okay. They mix together. Okay. With lemon, pepper. Oh no, będę się zgrubować. Nie wiem, czy chcę. Okay. Mamy jeszcze teraz przejechadzkę po mieście. Koniec czekamy, bo muszą nas zorganizować magnesy, bo byliśmy kupić i mieli tylko jeden. Wiesz, no, mało turystów, mało osób kupuje pamiątki. Mieli tylko jeden, ale mają skądś załatwić kolejne. Jeszcze przypomniałem sobie, że miałem sobie pieniążka załatwić, typowo somalijskiego shillinga. Właśnie idziemy organizować. O, to złoto. Widzicie, tutaj kobiety normalnie też pracują. Że no, lepiej ma, ale pytałem się też kogoś, jak to wygląda. Bo mówi tak, o, a twoja kobieta pracuje? Ja mówię, no pracuje normalnie. On mówi, no ale co, ty za wszystko płacisz? Ja mówię, no nie, no dzielimy się przecież.
skoro ona pracuje, ja pracuję, to się nie wie. Mówi, oj, to tutaj tak nie mamy. Tutaj jak facet ma płacić za wszystko, kobieta jak ma, to chowa do kieszeni i nie daje. Ja taki zdziwiony był strasznie. W ogóle taki, to był taki pan, który mało wiedział chyba też o świecie, bo takie dziwne pytania zadawał takie, że typowo wiadomo, że myślę, że wszędzie jest tak jak tutaj. Assalamu alaikum. No teraz trochę inaczej wyglądasz. Byłem wcześniej więcej rozłożonego wszystkiego, jest? No ale burdel jest straszny. Nie ma co gadać. Patrzcie, jak to wygląda wszystko. Gdzieś jakieś takie coś. Bo ja już naprawdę widziałem dużo w życiu. To co zobaczyłem w Somalii, to jest najmocniej. Zarobiłem szybko. Is how much is it? 1 million? 1 million Somali, $40. Milion szylingów. Dobra, muszę wziąć tylko parę na pamiątkę, żeby mieć. Robimy biznesiki. Pan Lizy dał mi 10. Także jeden dla mnie zostawiam. A mam 11 w sumie, a 10 będzie na rozdanie. Także wbijajcie na... Wbijajcie na mojego Facebooka, tam zobaczycie coś. Idziemy na herbatkę lokalną. Bardzo smaczna, z mlekiem. Powiem wam, że teraz jest zupełnie inaczej niż jak byliśmy rano tutaj. Zupełnie inny klimat jest. Teraz ludzie są mocno zajęci biznesami, bo teraz wiadomo, jest rozłożone wszystko, targ i tak dalej. I tak zdecydowanie mniej zwracają uwagę. Teraz jestem z dwoma chłopakami, też jednym z Ameryki i drugim z Bułgarii, bo akurat przylecieli. Mają tego samego przewodnika co ja. No i zdecydowanie nie zwracają na sprawę uwagi. Wiecie, wcześniej jak byłem sam, no to naprawdę, no, oczy czułem, że się skupiają na mnie, jak szedłem. Wiecie, szedłem z przodu jeden ochroniarz, z boku żołnierz i tak dalej. A teraz? Nie wiem. Jakoś inaczej. Ale fajnie. Za niedługo jeszcze przyjeżdżał chłopak z Polski. Pojedę do hotelu, to właśnie się z nim spotkam. Jak w Indiach. Przyjmę odebrać kury. Jedno co wam powiem o kobietach w Somalii. Naprawdę, jak już zobaczycie kobietę, która nie jest cała zasłonięta, to są naprawdę bardzo ładne kobiety. Bardzo ładne. I to trzeba przyznać, że widziałem, byłem już w wielu krajach Afryki. Oczywiście, no też są takie, takie mniej ładne, ale bardzo dużo ładnych kobiet możecie tutaj spotkać. Tych krajów afrykańskich, które widziałem, jak na razie, a nie wiem, nie widziałem, może z 15, no to tutaj naprawdę mają najładniejszą urodę, to trzeba przyznać. Ale posprzątali by czasem. Z chłopakami teraz rozmawialiśmy na temat Indii, no i mówiliśmy, że no tutaj syf jest totalnie jak w Indiach, mimo tego, że jeden z nich jest z Indii. Ale mieszka w Ameryce, w Miami. No to naprawdę, no. No i magnesy kupione, żebyście wiedzieli co to jest. To przypominają właśnie i Somalia. Dzieci uczą się Koranu. Jeże bułeczki. O, ale mi gorąco, powiem wam, że wypiliśmy tą herbatę i naprawdę na maksa chodzi, wszędzie się chłopałem, że nie jak jebać. Pitbull, yeah, yeah. He's securing this place. So, 3 miesiące temu się zwaliło. Sorry za wiatr, ale niestety nie wziąłem mikrofonu. Patrzcie, tu burdel jest.
jeden ze sprzętem przed nami. Z tyłu dwóch kolejnych. Chyba, że tam trochę wiało. Ale no nic nie poradzę. No, jesteśmy tutaj. Jesteśmy nad morzem i to strasznie wieje. Ale to jest porozwalane wszystko. Szok po prostu. Patrzcie, jakie zęby ma ta ryba, no niesamowite po prostu. Jak człowiek normalnie. Już nigdy w życiu takiej ryby nie widziałem. Stary gość. What is this actually? Katedra, okej. Stara katedra. O, to tu jesteśmy, widziałem to na filmie. I saw this on the one blogger. He showed this. Wow. Stara katedra właśnie, ale patrzcie jak wygląda. Ciekawe ile lat to tutaj jest. To jest stara włoska katedra, bo fajnie, że to jeszcze za czasów jak była tutaj kolonia włoska. Ciekawe to wygląda. Katedra została zbudowana przez kolonistów włoskich w 1928 roku. Miała być kopią katedry w Cefalu na Sycylii. W jej wnętrzu 9 lipca 1989 roku w czasie sprawowania Eucharystii został zastrzelony biskup Mogadiszu Salvatore Colombo. Katedra została zburzona przez muzułmanów w 2008 roku. Dzisiaj trochę większą ekipą tutaj jesteśmy. Teraz dojechał jeszcze Piotrek z Polski. Piotrek, którego znajdziecie na Instagramie, Bratosiewicz. Świetne foto robi. Właśnie. Okej. Właśnie myślałem, że muszę opuszczać kamerę, że to wojsko, a to się okazało, że to jakaś ochrona. Patrzcie jak schodzi sobie z karabinem. Się korek zrobił, każdy chce jechać w każdą stronę i nikt nie przejedzie. Każdy się tak pcha. Powiem wam, że z tymi tuktukami tutaj to naprawdę, jak oni by mieli wszyscy razem jeździć 100 tysięcy tuktuków po tym mieście, to sobie nie wyobrażam tego po prostu. O, kolejny przyszedł robić porządek. I rozpychać. A, to jest nasz. To on z nami chodził. Robi nam przejazd elegancko. O, tu stoi jeszcze kolejny. Ryba na mnie. Bo tylko masz legalny. Niezłe będą wspomnienia z tej Somalii, wam powiem. Nie wiem, jak długo jakikolwiek kraj przybije to, co tutaj zobaczyłem. Ale szczerze, bardzo pozytywnie, bardzo. Wiadomo, że jest jak jest. Naprawdę jest niesamowicie rozwalony ten kraj. Ale to, jakich miłych ludzi też tu spotkałem. No poza tym, że wczoraj były takie dwie sytuacje, jakie były. No to, no takie wiecie, no troszkę stresujące. To poza tym wszystko dobrze. A przed nami nasza ochrona jedzie. Ale słońce świeci. Ale ogólnie powiem wam tak, że miało być, w innych filmach widziałem tak, że ogólnie jak się przyjeżdża, ma się od razu czterech przy sobie, że cały czas jadą na samochodzie z przodu, aż tak nie jest wcale, naprawdę. Nie patrząc na to, jak to tu wygląda, jak jest wszystko rozwalone, jak jest śmietnik i tak dalej, no bo to naprawdę się przygląda, tu patrzy, to nie mogę powiedzieć nic złego, naprawdę, że jakoś się czułem niebezpiecznie albo coś, no. Byłem na pewno w gorszych miejscach już. Znaczy w gorszych, może nie w gorszych, dobra, nie w gorszych. Bo tutaj zdecydowanie jest najbardziej specyficznie. No ale na pewno były takie, w których się gorzej czułem. Tutaj jednak to jacyś ludzie są tacy otwarci. Jak mnie widzieli, jak się witali, każdy zagadywał skąd jestem, to od razu każdy oczywiście Lewandowski, jak mówiłem, że z Polski.
naprawdę na duży plus tego kraju. Ja wam powiem, że ostatniej podróży ja naprawdę polubiłem Afrykę i się dobrze czuję w tej Afryce, naprawdę. No, mam już kolejny plan, jeszcze w tym roku wrócę na pewno jeszcze raz. Jeszcze raz, to będzie jakoś w czerwcu, jak wrócę do Afryki jeszcze raz. W ogóle mam niesamowite plany na ten rok podróżnicze. Dużo ciekawych kierunków, także pamiętajcie, żeby śledzić kanał na bieżąco. Zostaw subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz, bo dużo fajnych kierunków będzie. Oczywiście już dużo też fajnych jest, jeśli jesteś tu nowy na tym, lub nowa na tym kanale, to polecam sprawdzić. Jest dużo fajnych serii już praktycznie z każdego zakątka świata, ponieważ byłem na 7 kontynentach już. Także jest co zobaczyć, ciekawe kierunki. No i będzie jeszcze dużo, dużo więcej. Piotrek kupuje ciuszki. Eleganckie. Nie będzie się rzucał w oczy. Mój ostatni wieczór w Mogadiszu. Idziemy jeszcze na wspólną kolację wszyscy razem. No i tyle. Jutro z samego rana wylatuję do Hargeisa, Somalilandu, dokładnie. Także kolejny odcinek zobaczycie z Somalilandu, ale chyba jeszcze to nie jest koniec, bo jeszcze mam wam coś do pogadania. Muszę mojego gości oczywiście pokazać. Jest chłopak, jeden z Ameryki, a to mam mówienie, z Ameryki, z Bułgarii, no i właśnie Piotrek z Polski przyleciał. W ogóle śmieszne jest to i totalny zbieg okoliczności, że mamy ten sam hotel, tego samego przewodnika, wszystko tak totalnie ustawiamy tak samo, tyle że po prostu czasowo. Ja akurat wyjeżdżam, on przyjechał, ale jeszcze w Somalilandzie się spotkamy, bo też lecą do Somalilandu później. Dobra, jest 21, wróciliśmy do pokoju, byliśmy na kolację. O, lampa znaczy. Ja bym robił nie będę mówić. Bardzo brudna. Trzeba się kopać. No, teraz powiem wam tak, jakbyśmy z chłopakami na kolacji, to się po prostu tak wyluzowałem już, taki luz był, że się czułem, jakbyśmy byli na jakiejś wycieczce po prostu, a nie, że siedzimy w Somalii, w Mogadiszu, w centrum po prostu kraju, gdzie się bardzo dużo dzieje. W ogóle teraz jak wracaliśmy, przewodnik nam mówi, że jest taka strefa, do której się nie wyjeżdża, że na przykład tamtym tygodniu bomba tam wybuchła. Także to nie jest tak, że to jest w 100% spokojnie, bo nie jest, no skoro dalej wybuchają bomby, no to spokojnie nie jest, no. Teraz jak podróżowaliśmy to już samochodem, jechaliśmy normalnie w czwórkę z przewodnikiem, a z tyłu dwóch chłopaków z ochrony. Jeden z karabinem żołnierz, drugi normalny ten chłopak. No, ale fajnie było, naprawdę było fajnie posiedzieć z chłopami, pogadać. Piotrek też podróżnik i to taki mocny podróżnik, także fajnie było posłuchać historii. Fajnie było porozmawiać, rano się umawiałem w ogóle. Idziemy o 6 dronem polatać, okazało się, że on ma drona. Ja się pytałem, czy mogę zabrać drona, to mi powiedzieli, że nie, absolutnie nie mogę brać drona tutaj, bo mi wezmą. Gówno, prawda? Mówi, że nawet go nie sprawdzili na lotnisku. Znaczy, prześwietlają każdy bagaż, ale od razu bym wyszło, że ma drona, na pewno. Jeszcze z tym, dobra, ogarniam swoje. Trzeba wyprać ciuchy, żeby mi jutro świeże. Mam tylko nadzieję, że w Somalilandzie że będę mógł w normalnej koszulce łazić. Serio. No, dobra, widzimy się rano. Jest 112, wschód słońca. Miał być ładne, ale coś za chmurami niestety. No, ja o 6, nie o 7, w sumie o 7 idę na śniadanko. 7.30 przyjeżdża po mnie Adios z chłopakami z ochrony. I no, założymy na lotnisko. Akurat na lotnisko mam bardzo blisko, bo jest 1,5 km chyba stąd. Chwila, moment. Zresztą się ubierał przy tym, że muszę być 2 godziny przed odlotem, bo tak jest przepisowo. Więc jak to szczęście lata, to już ma całkowicie to w dupie. Ile trzeba być wcześniej na lotnisku. Bo wystarczy po prostu zdążyć. Ale dobra, nie będę się upierał. Chcą być tak szybko, to będę. Dobra, jest ze mną Piotrek. Piotrek, co robisz w Somalii? To jest dobre pytanie. Chyba tak samo jak ty, Piotrek, jestem na trasie, żeby odwiedzić wszystkie kraje świata. Bardzo dobry plan. Jesteś odrobinę za mną, ale szybko gonisz. W ogóle pomyślcie sobie, jaki przypadek. W tym samym hotelu, ten sam przewodnik,
powiedzmy praktycznie w tym samym czasie, bo później w Somalilandzie się zobaczymy jeszcze, bo Petrek sam będzie pojedzie do Somalilandu też. W ogóle ma fajną traskę, bo później jeszcze, no tak jak ja, będzie Djibouti, ale jeszcze później zobaczysz ten Sudan. Erytrea na początek. Erytrea jest po kolei, no Erytrea. Djibouti mamy 3 dni i w Djibouti też się miniemy na jeden dzień. Tak, no. No generalnie tutaj jest tak, że w tych miejscach nie spędza się dłużej niż 2-3 dni. Raczej nie ma co robić, są to głównie zorganizowane wyjazdy. Więc mamy ten sam harmonogram przesunięty o 3 dni. No i faktycznie nie było to w ogóle zaplanowane. Ja napisałem w zeszłym tygodniu na Instagramie, że jadę do Somalii. Dostałem kilkadziesiąt wiadomości momentalnie, że o, czy z tobą, czy z tobą, czy z tobą. A my się nie znamy, już teraz się znamy, już ale, tak. Ale generalnie no, spotkaliśmy się nie tylko w Somalii, ale i w Mogadiszu, czyli w mega niedostępnym miejscu tak naprawdę na co dzień, w tym samym hotelu. I de facto, gdyby nie to, że na Instagramie ludzie do nas napisali, no to byśmy się spotkali w samochodzie wczoraj, no, przez przypadek zupełnie. Dosłownie, no. W samym centrum nad morzem w Mogadiszu. No i pewnie by Adjos powiedział po prostu. Adjos. No. A pewnie bym powiedział, że jakiś Polak przyjeżdża. No tak, ale wiesz, no, to... Ale to by było ciekawe. Jeszcze daleka droga do tego, że... Żeby się spotkać, no. Tak, plus, że obaj robimy mniej więcej to samo i tak dalej. Ciekawe. Także Piotrka zobaczycie jeszcze u mnie na pewno na jakichś odcinkach z Somalilandu, później jeszcze Djibouti, jeszcze się będziemy widzieli. Tak jest, a no, u mnie dalej Erytrea, jak czas pokaże, tak, czy oba Sudany, bo na pewno Sudan Południowy, ale postaram się i Sudan Zwykły, przy czym tam jest teraz wojna, więc no, będzie ciężej. Podobno wszystkie lotniska zamknięte, podobno w ogóle nie ma wjazdu. Jeszcze to sprawdzimy na miejscu, bo to zawsze na miejscu jest zupełnie inaczej i jeśli nie Sudan, to Etiopia. W ogóle wczoraj chłopak, który tutaj jest ze Stanów, pokazywał nam filmiki, bo on teraz był właśnie w Sudanie Południowym. Nie wiem, czy wiecie, kurde, może go dorwiemy jeszcze, może byśmy od niego kopy taki film. Chociaż chyba na YouTube tego nie chcę rzucać, bo mi demonetyzację mogą zrobić. Tam miejscowi na jakieś plemię pewnie. Kurde, nie wiem, czy chcę o tym opowiadać. No to jest taka najbardziej miejscowa atrakcja w ogóle, w sensie no, całe to plemiona i te horty zwierząt tam, które są. Oni wsadzają po prostu głowę w... Czekaj, jakby to nazwać, żeby... Cieszę się, że zaprosiłeś mnie do tego materiału, naprawdę. Czekaj, jakby to nazwać, żeby mi nie dali demonetyzacji. No dobra, powiem, że poniżej dupy krowy wypijają morz, przejeżdżają. Mogliście takie coś widzieć na internecie, pewnie taki większość filmików jest zablokowany, bo ja na przykład zanim on to wczoraj pokazał, ja to widziałem już wcześniej na internecie, że tam się takie rzeczy dzieją właśnie. I na przykład piją też mocz, krów, myją się tym i tak dalej. Naprawdę doskonale, że zaprosiłeś mnie akurat na ten kawałek do filmu. To ty go przyprowadzi, a nie, to nie przyjechał z tobą, to mu wcześniej nie, już. Tak, on jest ze Stanów. No faktycznie, no. A się też wziął tak nagle z niego. W ogóle wczoraj jeszcze nasz wyjście na miasto to w ogóle było jak... wycieczka szkolna, a nie jak to, że jesteśmy w Somalii. Dobra, to było zupełnie coś innego. No. Aczkolwiek dla mnie to był wczoraj pierwszy dzień, więc ja na razie widziałem tylko to. No, ja szczerze mówiąc, to wiecie, dwa dni to chodziłem na czujce. Jesteśmy w Somalii, no nie ma co ukrywać. Jednak ta ochrona i tak dalej wszędzie z nami, to nie jest po nic. A wczoraj to już tak byłem wyluzowany jak szok, no. Ale to nic, no dobra. Czterech białasków. No, właśnie nic jak nie. Na kolację, luzik. Wywalone to dalej. Dobra, nic. Spadamy na śniadanie. Zobaczymy się jeszcze w Somalilandzie. Przechodzę już przez wszystkie te zabezpieczenia na lotnisku. Już chyba przez dwa przeszedłem. Jeszcze teraz podobno jest 5 różnych przejść przeszukań. No i tak, było jedno przechwilenie bagażu. Sprawdzenie później. Później pies wąchał jeszcze osobno. No i teraz zaraz ma być jeszcze jedno przechwilenie. Dwa razy sprawdzanie biletu, czy na pewno mam. No trochę tych procedur tutaj jest. Nie ma zagadnąć. No, jestem już. Wybrałem, muszę przejść 9.30 mam. Tutaj? Nie, tu. Tutaj. Taki burda na lotnisku, tylko w Indiach widziałem wcześniej. Ale syf jest, szok. No i już jest mój samolot, taki malutki będziemy lecieć. O, widzicie ile ludzi leci, nie wiem, 30 osób, może 40 tu jest. Na lotnisku kontrole bardzo, bardzo duże.
na początku jedno przejście, później... Jest. Później było skanowanie, znaczy prześwietlenie bagażu. Później trzeba było położyć i pies owąchiwał. Tak jak mniej więcej jakiejś z Kolumbii byłem. Następnie było jedno prześwietlenie, drugie prześwietlenie i trzecie. Czyli cztery prześwietlenia plus pies, pięć kontroli, żeby wejść do lotniska. No. Także z Mogadiszu tyle. Lecę teraz do Hargeisy, do Somalilandu, czyli kraju, który uważa się za osobny kraj, który Somalia i resztę świata nie uważa za osobny. Jest to kraj nieuznawany przez ONZ, który ma swoje granice, swoją walutę, swój rząd, swoją flagę, ale nie jest uznawany. Tak to jest. Także zobaczycie dalszą część jakby Somalii, dla nich nie Somalii. Zależy jak do tego podchodzicie. Pamiętajcie, że jak wam się podobają odcinki, wspierajcie mnie, zostawcie subskrypcję. Moim celem jest 500 000 subskrybentów w tym roku. Tylko z wami mi się to uda. No i pamiętajcie, że jeśli chcecie wspierać jakąś moją podróżę, polecam Extreme Hobby Podróże Wojownika. Dużo różnych kolorów. No Białko Wojownika od SFD. I oczywiście dziękuję wszystkim innym firmom, które mnie wspierają. Jak Golden Fox, jak Odkryj Auto, Extreme Hobby było, SFD było. A jeśli ktoś chce dołączyć jako partner mojego kanału, to zapraszam serdecznie, myślę, że się dogadamy. Napisz maila lub na Instagramie. Pozdro. Patrzcie, jak jest kolejka dla kobiet osobna, dla facetów osobna. Pierwszy raz lecę samolotem. Gdzie siadacie, gdzie wam się podoba. Niby miejsca są przyznane. Nieważne. No i zaraz startujemy. Dobra, pozdro.